wzbogaciły się o 5778 jednostek inwentarzowych. Z tego zakupiono 3139 jednostek inwentarzowych. Mówię jednostek, ponieważ w tym jest 2849 woluminów książek, a pozostałe to są tak zwane zbiory specjalne, czyli książki, zarówno książki mówione, audiobooki, ale również płyty, kasety, zbiory muzyczne i temu podobne. Wydano na zakup zbiorów ogółem 81 919 zł, w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36 000 zł, ze środków Miasta Ostrołęki 43 919 zł i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 2000 zł. W 2013 roku zarejestrowano w naszych bibliotekach 9613 czytelników. Natomiast zarejestrowaliśmy 105 630 wypożyczeń książek i innych zbiorów. A nasze biblioteki odwiedziło 67 346 osób. Proszę Państwa, to są dane dotyczące miejskiej biblioteki, czyli tego głównego budynku, biblioteki dla dzieci i młodzieży przy ulicy Gomulickiego oraz czterech filii osiedlowych oraz punktu bibliotecznego, który prowadzimy w więzieniu w Przytułach. Czytaj gdzie chcesz i jak chcesz. Proszę Państwa, od sierpnia nasza biblioteka prowadzi również możliwość dla Państwa specjalnie bezpłatnych książek na formie elektronicznej, czyli tak zwanych e-booków. Zawiązaliśmy w tym celu konsorcjum, ażeby było tych tytułów więcej, ponieważ my jako jedna biblioteka moglibyśmy kupić znacznie mniej książek. Natomiast jako 6 czy 7 bibliotek z terenu powiatu ostrońskiego, także Przasnysz do tego jeszcze przystąpił, mogliśmy zakupić więcej książek i te wszystkie tytuły z każdej biblioteki są dostępne dla wszystkich czytelników z poszczególnych bibliotek. Szczegóły w tej sprawie możemy otrzymać w każdej bibliotece na terenie Ostrołęki, jak również w bibliotekach Olszewa Borek, Lelisa, Rzekunia czy Przesnysza. I proszę Państwa, nasze działania kulturalno-edukacyjne, to co najważniejsze, co nam się udało zrealizować. Największe nasze przedsięwzięcie to Kupiszewiada, czyli czwarty już festiwal literacki imienia Edwarda Kupiszewskiego. To są zdjęcia z happeningu. W tym roku był on realizowany pod hasłem Wirus czytelnictwa atakuje. Głównodowodzący Staszek Orłowski, który dowodził całą akcją z dołu, z parteru jakby, i Karol Samsel, który dowodził akcją z okien biblioteki pierwszego piętra. Tak właśnie, tu nawet przedszkolaki się tego wirusa jednak nie bały. Nie bali się również młodzi muzycy, bo się okazało, że jest to jedyny wirus, którym warto się zarazić. I do tego zarażania zapraszaliśmy. Koleżanka wypisywała recepty, zapraszała do specjalnej kliniki, czyli do biblioteki. To pogotowie biblioteczne. I proszę Państwa, ale Kupiszewiada to nie tylko happening, to również debata literacka z udziałem pisarzy z kraju. To wieczór literacki z udziałem Jerzego Szukalskiego, w którego wykonaniu słyszeliśmy przepiękne strofy Edwarda Kupiszewskiego, to kapela kurpiowska. To poranek literacki przy Studziennej, gdzie prezentowaliśmy inicjatywę literacką Dworzec Literacki. Dworzec Wschodni z Lublina. To warsztaty literackie, których pierwszy dzień odbył się przy Studziennej, a drugi dzień u malarzy w Kamiance. To Dionizje, podsumowanie 21. Ostrońskiego Konkursu Literackiego imienia Dionizego Maliszewskiego, Konkursu Ogólnopolskiego, uroczystość wręczenia nagród. Główną nagrodą jest właśnie ta wycinanka kurpiowska, no oczywiście oprócz nagród pieniężnych, to jest właśnie ta, zamiast statuetki jest wycinanka kurpiowska z podobizną Dionizego. Pierwszą nagrodę otrzymuje Adam Buszek z Krakowa, obok ostrołęczanki Aleksandra Gawrońska i Agnieszka Ochenkowska.
I oczywiście wieczory w Arce, wieczór noworoczny 2013 rozpoczęliśmy podobnie jak dzisiejszy, będzie rozpoczęty, czyli koncertem Drogi na Ostrołękę. Wieczór wielkanocny w Arce z udziałem Marii Pawłowskiej, poetki i twórców ludowych. Tu gościliśmy z kraju Marię Ulatowską, Zbigniewa Bieńkowskiego, Jana Jerzego Beniamina Zimnego, Romana Krukwicza, poetów z Przasnysza, Irynę Gerus z Ukrainy i Darię Galant z Podwyżkowa. I tu również ponownie Jerzy Szukalski i najpiękniejsze strofy literatury polskiej. Pozdrowieniami z Kalisza. Wieczór promocyjny książki Karola Samsela i Agnieszki Ochenkowskiej. Potem kolejna książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Kwiaty Miłości. I promocja książki ze Studziennej. Tu, będąc już przy Studziennej, powiem, że na czterech literatów z kręgu Klubu Literackiego przy Studziennej zdobyła nagrody w 7. Mazowieckim Konkursie Literackim Moja Rodzina, Mój Dom. To są zdjęcia z uroczystości wręczenia. Tu wieczór gwiazdkowy w Arce. I przechodzimy do... tak, to jest wieczór gwiazdkowy w Arce. Dalej, trzy zdjęcia. I Joanna Brodowska promowała swoją książkę. Wieczory poetyckie na Studziennej. Zainicjowaliśmy w zeszłym roku taki cykl spotkań z poetami w grupie kameralnej, w cyklu Karol Samsel zaprasza. Tu pierwsze urodziny Klubu Literackiego przy Studziennej. Ten niezwykły tort też. Wieczór zaduszkowy przy Studziennej, dedykowany poetom ostrońskim, którzy odeszli. Wystawy. Mieliśmy w zeszłym roku wystawę fotografii Paryż w obiektywie Ostrołęczan, doktor Załuska między innymi. To jest wystawa rękodzieła ludowego, twórców ludowych z Myszyńca i Drogi Krzyżowej wykonanej na jajach strusik pana Bondaryka z Ostrołęki. Tak, tu są z kolei fotograficzna wystawa pani Joanny Filipowicz. Pasje bibliotekarskie. To wystawa prac bibliotekarzy. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko bibliotekarzami, ale w wolnym czasie zajmujemy się również innymi. Malujemy, haftujemy, wykonujemy różnego rodzaju prace. I proszę Państwa, najsympatyczniejsi czytelnicy, przepraszam bardzo, naszej biblioteki, a mianowicie nasi najmłodsi czytelnicy, to jest podsumowanie 26 konkursu recytatorskiego, pierwszy krok w poezję dla uczniów klas 1-3. Tu podsumowanie konkursu poetyckiego, 21. Na Studziennej odbyło się podsumowanie, spotkanie z najmłodszymi poetami Ostrołęki, uczniami klas szkół podstawowych i gimnazjów. Tu laureaci konkursu recytatorskiego Kurpie Zielone w literaturze w kategorii uczniów szkół podstawowych w Miejskiej Bibliotece w Myszyńcu. Tu uczniowie gimnazjów kategoria uczniów gimnazjów, konkurs Kurpie Zielone w literaturze w Lelisie odbywa się finał. I konkurs poetycki Kurpie Zielone w literaturze. Jurorem w tym konkursie był pan Radek Sobotka, młody poeta ostrołęcki. Kolejny konkurs, który realizowaliśmy wraz z Kurierem Ostrołęckim, Mój ulubiony bohater. I proszę Państwa, przedszkolaki wędrują do naszej biblioteki. Na co, po co, zaraz zobaczymy. Lokomotywa. Czytaliśmy w zeszłym roku, co rok robimy taki program Wielkie Czytanie i w maju podczas obchodów Tygodnia Bibliotek mieliśmy przyjemność czytać Lokomotywę Juliana Tuwima. A w rolę czytających wcielili się wiceprzewodniczący Rady Miasta, tu w roli zawiadowcy stacji i
dyżurnego ruchu, czyli pan Jerzy Grabowski i pan Wiesław Szczubełek. Było czytanie lokomotywy, a potem rozpędziły się dwa pociągi po naszej czytelni. Pan Rafał Lasota, poeta i autor książek dla najmłodszych gościów w naszej bibliotece, spotkał się z dziećmi. Teatrzyk Urwis, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Odbyły się dwa spektakle w naszej bibliotece. To jest teatr interaktywny, dzieci uczestniczą w realizacji tych bajek. I tu już pracę z dziećmi w naszych filiach osiedlowych. Bo na co dzień z dziećmi pracują biblioteki osiedlowe, biblioteka dla dzieci i młodzieży. Tu natomiast organizujemy takie większe spotkania dla dzieci. Tak, tu dzieci właśnie odwiedziły wypożyczalnię naszej biblioteki. Chociaż ona jest tylko dla dorosłych. I w zeszłym roku, proszę Państwa, nasz rok przebiegał pod hasłem wybory w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Jako pierwszy w styczniu odbyły się wybory w kole przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, potem były wybory w oddziale, czyli z rejonu 5 powiatów. Następnie okręg mazowiecki, gdzie też żeśmy bardzo licznie byli reprezentowani. No i oczywiście na zjeździe krajowym z naszego miasta było 3 delegatów i ja, koleżanka Hania Gawrońska i Ania Dobrowolska z Biblioteki Szkoły nr 2. Tu wydarzenie Mazowiecki Bibliotekarz Roku, ja odbieram właśnie statuetkę i ten tytuł i wręczenie dyplomu dla Bibliotekarza Roku, czyli właśnie tej, tak, wicebibliotekarza roku na zjeździe krajowym z Warszawy. Tu byliśmy z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach. Zdjęcie z Żeromskim na ławeczce. I proszę Państwa, w roku ubiegłym udaliśmy się na wycieczkę zwiedzać zamki nad Renem i Mozelo, ale również do Weimaru po drodze. Tak. To jest między innymi Budziszyn, to jest Erfurt, to są zamki już nad Renem i miasteczka cudowne, właśnie Moguncja, Koblencja. Tu 3-godzinny rejs statkiem po Renie, od Moguncji do Koblencji. I Weimar, proszę Państwa, tu pozwolę się zatrzymać chwilę dłużej. Weimar kojarzy nam się jako miasto bardzo humanistyczne, bardzo humanitarne. Tam powstały największe dzieła, najwięksi ludzie się spotykali. To miasto kojarzy się nam z Goethem, Schillerem, ale także mieszkał tam Bach, Liszt i wielu innych wybitnych Europejczyków. Tam również w drodze do Paryża zatrzymał się Adam Mickiewicz, kiedy opuszczał na stałe już Polskę, a także wielu innych, wiele innych osób. Andersen również tam zamieszkiwał przez jakiś czas przed domem Goethego. I tu jest również w Weimarze odwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych bibliotek Europy. To jest biblioteka imienia Anny Amalii Księżnej, ta, która właśnie tę bibliotekę powołała pod koniec XVIII wieku, która zatrudniła w tej bibliotece Goethego i stworzyła właśnie całą taką szansę wszystkim poetom, malarzom.